Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Hollow Knighta. Gramy dalej w Hollow Knighta. Jak dzisiaj mi przyszła do głowy w ogóle ta nazwa, to miałem takie, ile to ma sensu, Hollow Knighta. Oczywiście Hollow Knight powinno być, nie? Ale gramy w Hollow Knighta. Idealnie. Moi drodzy, gdzie jesteśmy? Oczywiście tam, gdzie ostatnio, czyli wyszliśmy sobie do kolejnego poziomu. Odcinek jest trochę wcześniej niż powinien się pojawić w harmonogramie, gdyż wyszły trochę problemy z nagraniem Green Hella razem z Corle i muszę poprzestawać coś w harmonogramie. W sumie już jest poprzestawiane, jak tu widzicie pewnie po nim, teraz zaglądając może przy okazji. Więc moi drodzy, tutaj miałem się przekopać niżej do Hizzy Base, ale przypomniałem sobie, że może faktycznie, czy to nie jest dobry moment, żebyśmy jednak poszli i trochę ponadrabiali hapeków. Bo powinniśmy odwiedzić piramidę, powinniśmy odwiedzić jakieś Snowy Devs, pójść na lewo, tam było Magical Temple, też poodwiedzać te rzeczy, żeby móc pozdobywać dodatkowe serduszka. Ale myślę, że zaczniemy, za chwilę z tym. Na razie muszę pozbyć się tutaj kolegów, których bardzo łatwo będzie się pozbyć, proszę bardzo. To jest moim zdaniem, to jest nasza zabawka. To jest nasza zabawka na następne długo. Zleję trochę wodą, ale nie wiem czy to... Oj. To nie był dobry pomysł. To wszystko przez to, że rzucam się na te cholerne... Rzucam się na te cholerne wszystkie rzeczy. Dobra, gościu. My możemy teraz ciachać go... O, tak. Patrzcie, jak gościa przecięło w ogóle. No to jest świetna broń. Moi drodzy, to jest coś... To był leczący! Nie zabijaj leczących, pało! Muszę sobie pamiętać o tym. O, co jest? Dobra. No muszę o tym pamiętać. Kurza twarz, nie zabijać leczących. Nie mogę wszystkich ciąć, jakich tylko zobaczę. O, to czuję, że trzeba będzie... Haha! Technicznie. Połazimy trochę po Hizzy Base, bo tu możemy zdobyć jakieś fajne wędki. No i to jest niesamowite. Co, znowu? Znowu płonę, ja pitole. Mam odporność na kwas. Mam odporność na eksplozję. I powinienem o tym pamiętać. Mam nadzieję, że uda mi się o tym pamiętać. Czyli mogę sobie wejść w ten kwas i nic się ze mną nie stanie, prawda? To muszę mieć na uwadze. Dobra. O, ziomuś. Grzało cię. Nie wiem, czemu przypadkiem nie zabiłem. Muszę uważać, kogo zabiję, naprawdę. Mam taką broń, że naprawdę robię rozpierduchę już, więc wszystko super. Ale z drugiej strony trzeba i tak uważać. Tak? Trzeba bardzo uważać, bo... No bo kurde! Trzeba uważać, tak? Nie jest bezpiecznie i tak. Ach! Ładnie! Gościa też tam spałęta. Sponiewiera. Dobra. Eksplorujemy! O, przeciąłem to i nie wybuchło. To ciekawe, patrz, to przy... Nie wybucha? Jak znaczy, że wybuchnie jak... Przejdę pod tym, ale jestem odporny na explosion, co prawda co innego będzie mi zdawać obrażenia. Wiecie co? Sprawdźmy to. Yep. Kompletnie niewrażliwy na kwas. Muszę o tym pamiętać. Że kwas jest moim przyjacielem teraz. Specjalnie brałem taki upgrade. Slap! Im flask. O! To było ładne. To było ładne, ale to już było mniej ładne. Jak mnie trafił? Ej, poczekajcie, bo nie jest dobrze, jeśli chodzi o tracenie życia, ale tutaj wiecie, no, Hizzy Base, tak? Także zróbmy tu rozpierduchę. Mam nadzieję, mam wrażenie, że jak to walnie. O, właśnie. Nie chcę być nigdzie w blisko. Tu gdzieś woda się wylewa. Bardzo ładnie. Może być woda. Może być woda, może być kwas. Dla mnie teraz wszystko jest jedno. W sumie teraz mogę powiedzieć, co? Wszystkie bronie związane z kwasem są teraz dla mnie przyjaciółmi. Czy przyjaźń czuję silną z każdym rodzajem pocisku, broni i innego shitu, który jest związany z kwasem. I muszę na to mieć uwagę, kiedy... porysowałem ci głowę. Tak. Będę chciał po prostu uważać. To kwas. O git. Kwas mój przyjaciel, proszę bardzo. Kwas jest mym przyjacielem. Nie boję się, gdy kwaśno jest. Bo kwas za rękę prowadzi mnie. Trochę taki długi wyszedł ten dings. Shorter range bym wziął. Przecież mi wszystko z drugiej strony fajnie przecinać ich, tak?
po główkach. O, kolego, ty się tutaj utopisz. To nie jest ten kolega, który leczył, prawda? No nie. Gdzieś tam kwas się na nich będzie teraz wylewał na wszystkich. A mnie to całkowicie nie boli teraz. I wszelkie slime shoty. Powinniśmy zrobić sobie jakąś broń na kwas. Biorąc pod uwagę, jesteśmy na to odporni, nie? Więc to jest taki plan. Czyli będziemy bawić się kwasem. No to się... Ło, dobra, teraz wybuchło. Czyli będziemy bawić się kwasem. Będziemy bawić się wybuchami. Wszystko to nam nic nie robi. Jakbyśmy jeszcze zrobili odporność na ogień, to już w ogóle byśmy byli super. Czyli innymi słowy, możemy tak budować swoją postać. Tak budować Jelona, żeby wszystkich kwasił. I wszystkich kwasił i wszystkich eksplodował. Na przykład, czyli teraz, jak mamy Explosion Immunity, no to oczywiście trzeba patrzeć, bo to dalej nie jest odporność na fire. Ale niuki powinny być też dla nas całkiem przyjazne, nie? Tak, troszeczkę chociaż przyjazne. Minimalnie przyjazne. Dobra, czekajcie, no bez przesady, tak? 236, no szukam jakiegoś leczącego, bo oczywiście chcę sprawdzić najważniejszą rzecz. O, ty masz wędkę. Najważniejszą rzecz chcę sprawdzić. Mianowicie, moi drodzy, czy faktycznie co tu mamy? Toxic sludge to acid. Acid trail, a to jest acid. Kurczę, gdyby to był toxic sludge trail. Toxic mist, pasuje nam. Gunpowder arc, o kurcze. Pomiędzy pociskami gunpowder by leciał. Patrzę na samą wędkę, ona ma mnóstwo. Chociaż ona ma bardzo ładny recharge, zobaczcie. 162, czy zaczynają się te wędki już. Ja oczywiście zgubiłem tam już wątek poprzedni. Wygląda dobrze, jest shuffle, jest, to mnie trochę boli. Tę wędkę zostawiam, ponieważ ona ma jedyna shuffle now. Gdybyś i spellcast 4, to z tym można by coś pokombinować, tak? No ale niestety bardzo kiepski jest recharge, więc tutaj średniawo. Cały czas ta jest super pod Luminous Drill, ale oczywiście czekamy, aż Luminous Drill znajdziemy po prostu w jakiejś wędce zrzucenie many i będzie super. Więc dobra, trzeba zrobić jakieś porządeczki, a raczej pobawić się po prostu w kradzież. No i zobaczmy. Zobaczmy, co nam będzie potrzebne. Chcielibyśmy wziąć może Gunpowder Arc, tak dla testu. Toxic Mist nam pasuje, teoretycznie. O! Wow! Ale gościa, ale teraz uniknąłem gościa. Masz w mordę. Ale to był unik, widzicie? O, i tam się kolejny chciał sponiewierać na mnie. Ziomki. No, już jest spokój i cisza, dobra. Proszę mi tu nie przeszkadzać, kiedy ja tutaj próbuję teraz kraść. To jest złodziej time teraz, o nie to. No chciałbym wziąć Toxic Mist, ale no mamy takie dużo takich rzeczy, które... Myślę, że to już nie będzie mi potrzebne kompletnie. Luminous Drilla trzymam jeszcze, wpadek, gdybym coś chciał pokombinować. And Slithering Path... No niezbyt. No ten Dropper Ball tam polecacie, żeby jednak coś z nim porobić. No, Acid Trail to... No, nie jesteśmy odporni na Acid na razie. Toxic Mist może być spoko, żeby po prostu, wiecie... teoretycznie w jakiś sposób zabijać przeciwników toksynami. Po prostu. Myślę, że to można by nawet sprawdzić, póki nie używam teleportacji. Na tej trzeciej wędce zobaczyć, jak to będzie działało. Oczywiście nie teraz, bo tu gościa rozwalimy, tak. To jest piękne. Widzicie, czyli ta rozgrywka... Ja się cieszę, wiecie dlaczego podwójnie? Ponieważ ta rozgrywka... Ta rozgrywka będzie inna. Będzie inna, mam zupełnie nowe rzeczy testuję tutaj. I to mi się podoba. Jest nowa, zupełnie nowa rozgrywka, nowe rzeczy będziemy testować. Odporność na kwas, może jakoś kwasopluje jakieś tutaj coś ogarnąć, coś nowego potestować, to lubię. To mi się podoba. Tutaj gościa próbuje trafić, wiecie, tak po ciemku. Ło! A tu jeszcze jest, proszę bardzo, taki bydlak. Mam nadzieję, że nie miał tu kolegów, którzy leczą. W ogóle chciałbym tam wejść, ponieważ złoto, a ja jestem na hajs, wiemy jaki. O Jezu, o Boże. A to jest oczywiście ogień. Muszę zlać trochę go, siebie tutaj też. Jezu, ile tu jest hajsu, a ja tego nie biorę. Biorę! Trudno, jeżeli będę się kąpał w dziadostwie. Tu cały czas kąpię się w krwi, więc jest dobrze. Tu jest kolejny gość, który powinien zdednąć. Patrzcie, jak oni się tam rozprzestrzeniają. A jednocześnie giną wszyscy! Przekrajam ich jak świeże bułeczki. Tak właśnie. A, chciał mnie trafić. Ale byłem szybszy. To jest świetne, tylko potrzebujemy... Gdyby tylko tutaj, moi drodzy, no gdyby to tylko tak rozegrać cudownie... Nie strzelaj we mnie, tam zmina. A jestem odporny na eksplozję. Dobra, możesz strzelać. W ogóle zobaczmy, jak to wygląda. Uhuu!
odporność na eksplozję! Wszystko pięknie. Więc można by sobie tutaj pobawić się. Kurczę, jakie to byłoby mega, gdybym naprawdę dał radę poznajdywać jakieś takie rzeczy. Regenerację, znaczy zmniejszanie, prawda, rozpierdzielu. No manę przede wszystkim, kurczę, zmniejszanie many to byłoby cudowne. Jakkolwiek to coś, jakoś może wędka nie musi, dlatego wędkę tę trzymam, bo tutaj teoretycznie jestem w stanie, nie muszę, inaczej, nie muszę. Nie wiem, ile ja zabiłem tutaj leczących przy okazji. Nie wiadomo, czasami strzelam, wiecie, na ślepo. O ty. Już wybuch. Dobra, gość też wybuch. Trzeba uważać, bo cały czas... O właśnie, to mogą być problemy. O! Zmieniłem sobie jeszcze wędkę. Kurczę, jakby to wszystko pięknie dostosować do niej. 175 HP, no wiecie, to trochę jednak sobie tutaj puszczam wodze fantazji. I już mamy koniec biomu nawet. A ja tutaj jeden leczący, którego spotkałem, go zabiłem. A ja chcę naprawdę przetestować leczących. Czy ty jesteś leczący? Nie jesteś. Ty jesteś leczący? Nie. Ty nie. Ty też nie jesteś. Proszę ginąć, jak nie jesteście leczącymi. To jest oczywiste. Łooo! A tutaj będzie złotko znowu. Dobra, jedziemy! Otwieramy przejście. I ładnie wszystko wybuchło. Tam też powybucha coś? Nie wiem, czy tam coś jest, coś, czy mam wybuchać. Tak, jeszcze tu jest, kurczę, jakiś wybuchający typ. No gdybym tylko miał odporność na ogień. Byłoby cudowne. Tak na razie trochę zostałem chyba jednak obrażeń. Za wejście tam. Dobra, muszę zacząć uważać na swoje HP. Cały czas uważam, że znajdę tu za chwilę kogoś. Jakiegoś leczącego. Ale tymi moimi strzałami jest szansa, że to się trochę tutaj ubijam. Nie widząc ich pewnie nawet. Dobra, dziady. Łooo! Dobra. Hu, jak wylatują! To jest niesamowite, jak oni wylatują z tego gościa. Dobra, goście. Do widzenia. Tu jest mnóstwo złota, też mnóstwo krwi. Wow! 130. No i widzicie, i cały czas, krok po kroku, coraz bardziej tracę HP. Aha. Wow! Dobra, gościu. Jedz zabawę, ja cię tutaj w taki sposób zdewastuję. A, snajpęk! Chciał mnie jeszcze zaskoczyć. 130, dobra, luzik. Koniec szaleństw? Naprawdę koniec szaleństw. Szukajmy leczących. Może będę zmienić wędkę jednak. O, toksik. Uhuu! Ale to ciekawe, zobaczcie, toksik też mnie całkowicie pozbawia zanurzeń w jakichkolwiek innych cieczach. To jest plus, a jednocześnie trochę minus. Tu w ogóle jest koniec biomu. Dobra, to idziemy w lewo. Nie no, muszę znaleźć, wiecie co, zmienię na razie wędkę na pierwszą. Tym se postrzelamy trochę. O kurczę, jednak mimo wszystko wolałbym nie zabić przez przypadek wszystkich leczących, bo to byłby trochę fail. Chyba, że wiem, że tutaj mogę strzelać, jest super. Jak tutaj, albo tutaj. Widzę, że mogę. Mam hajsu 4000, mogę trochę sobie lekko spasować ze zbieraniem hajsu. Zrobimy rozpierdziel. Mieć spokój z tym miejscem. Chociaż, to w ogóle nie chcę uciekać teraz. Pokopiemy trochę. Coś tam zniszczyłem. O nie. Oj, znowu coś zniszczyłem. Mam nadzieję, że nie leczącego. Mam nadzieję, że jednak nie. Snajpęgi! Też jest dobra broń. Też ładnie robi ich. Aha. Gość. Tak też cię mogę pojechać. No nie wierzę, no. No, to nie jest aż tak skuteczne, nie? Nie jest aż tak skuteczne jak przecinające. Piu, piu! 112! Mhm. Dobra. W razie czego jesteśmy, wiecie, w najgorszym wypadku idziemy do kolejnego biomu, nie? I będziemy tu wracać. Przecinać się przez nie. Tam jeszcze Bogus jest, ale Bogusia to teraz jedziemy bardzo ładnie. Dobra. Nie no, kurczę, gdzie są... Był jeden leczący i ja po prostu ze strachu go ubiłem i to jest... Spodziewałem się takich akcji. 112, w ogóle bardzo ładna liczba też. Teraz tak. No idziemy, szukamy leczących. Ty nie jesteś leczący. Ty je mogę udupić. Po ciemku to muszę rzeczywiście brać zwykłą wędkę, bo nie wiadomo co tu leci. To mnie tu czeka, tu jest laser. Tu jest wybuch, mogę sobie na niego stanąć nawet, bo jestem bezpieczny. Gdzie są leczące? Kurczaczki. Taki typek to by się przydał. Tu jest laser, ale on stoi tyłem, więc elo. O.
Dobra, tu możemy go w ten sposób, proszę bardzo. Delikatnie. Tego też posmyramy. Bardzo ładnie. Mnóstwo ognia z nich wylatuje, wiadomo, bo przecinam. Przecinam roboty, więc one same z siebie, zobaczcie, tutaj wypluwają mnóstwo shitu. Oho, dobra, to jest całkiem niegłupie. Dziab, dziab, dziab. Leczyć. Leczyć, kurczę. Zawsze mogę jeszcze wrócić na pierwszy poziom, tam jest autoleczenie całkowite, ale... Nadal nie jest to, co mnie... Wow, dodatkowe żyćko. O, jest leczący! O, o, ale nie tylko. Leczący. Ja chcę tu feromony. Dobra, jest leczący, jest okej. Tylko go nie ubić. Ani nie pozwolić, żeby kto inny go ubił. Mogę go tak feromonami oblać. Dobra, wiecie co? Mogę go... Kurczę, no! Ale utrudniają mi zadanie. Na razie muszę ubić jego kolegów. O, tak. Dobra. Jest w porządku. Nie, jeszcze nie feromony. Nie strzelaj mi w nie kolegę mojego! Przyszłego. Ubić wszystkich. Dzień dobry. Siódemeczka. Oblewam cię feromonami. No i co? Nie jego masz leczyć! On się nie da się go oblać feromonem? Jednak? Co on, czy on zabił leczącego? O god, no niewiarygodne. Ja pitole. Wszystko było dobrze zaplanowane, a oni jednak... Kurczę, feromon jednak nie działa na nich? Czy to możliwe? Że jednak nie działa? Widzieliście, polałem feromonem i nic. Zero. Wow! Mam jeszcze laserro. No i dobrze. Wow! Oła! 83, o fuck. Jok, tam we mnie trafiło dziadostwo jakieś. Zaraz go tutaj sponiewieramy od dołu. Jak tego się przebije oczywiście przez to ważne miejsce. Czekałem aż się porogenę. 83, no. Nie podoba mi się to. Kurczę, już myślałem, że się uda. Dobra. Dobra, wybuchło. Oj, tylko we mnie, nie tym. Kurczę, leczący był. I feromon na niego nie działał, może on się musi wytaplać, nie mogę go oblać, tylko musi się wytaplać w tym feromonie. To nie jest łatwe. A może feromon jednak nie działa? Na tych strzelających, kurczę. To niedobrze. To niedobrze. Znaczy, że będziemy musieli... W ogóle jakoś tak wędek nie widzę, zobaczcie, w ogóle cały ten biom jest troszkę jakby pozbawiony w ogóle wędek, jak jedną znalazłem chyba tylko. Szczerze mówiąc. Do tej pory. W ogóle, no, gdzie one są? Gdzie one, kurcze, są? Ło, snajpęk. Mam 83 HP, to jest takie io, że może trzeba jednak wlecieć się w klasyczny sposób, schodząc po prostu niżej. Nie trzeba, ale można. No kurcze, nie fajnie. Ani nie ma dużo wędek, nie jestem w stanie za bardzo tutaj poznajdywać sposobów na leczenie. Kurczaczki. Nie podoba mi się to. A i do tego jeszcze rzeczywiście leczący nie za bardzo leczą. Tu jest HP. Ja wziąłem tamto HP w ogóle? Nie wiem, czy ja by tam widziałem jakieś HP. Zostawiłem przecież, nie? Było. I teraz pytanie, czy ja go w ogóle wziąłem, czy go nie wziąłem. Tak, minąłem to miejsce, ale tu zobaczyłem... Tak, ja tu zobaczyłem przecież tego, leczącego i dlatego stwierdziłem, że nope. Za wcześnie. Że już biorę. Uważam, bo tu oczywiście mogą strzelać. Jest piu, dobra. Max health zwiększony. Gościa trzeba oczywiście się pozbyć. O, też na niego trochę ogień spadnie, ale chyba nie są za bardzo. Nie przyjmują się za bardzo ogniem. Tu coś jeździ, tu są koledzy. Dawaj mi to, do widzenia. Też trzeba gościa tutaj sponiewierać troszkę. I tego sponiewierać, i tego na niżej też, i tego. Chyba, że ma kolegów, którzy leczą, bo to oni lubią w grupach. Nie lubią się w grupach tu bawić. O ty! O ty, skubańcu, 75. Cały czas ostrożnie trzeba być. Ostrożnym trzeba być. Mam mnóstwo tego HP, prawda? Więc... Feromon? Czy to zaiste jest prawda, że feromon jednak nie działa? Ja już widziałem też różne opinie od was, tak? Na temat tych feromonów. Inni pisali, że feromony działają jak najbardziej, inni mówią, że nie działają. No nie chcą mnie lubić z jakiegoś względu. Dobra, tu jest kolejne wyjście, w razie czego możemy po prostu... A tak jak mówię, no można po prostu się wydostać na wyższy biom, na wyższy poziom po prostu.
Czemu nie? Ooo! Uj! A jak mnie tra... 50! No i to już jest Io Io. Poczekam, aż tu przyjdzie skurczysyn. Tutaj piu piu i już go nie ma tutaj. Może tam strzelić we mnie jeszcze. O, już go pociąłem, dobra. A on jest drugi jeszcze kolega. Dobra. Piu, jakie towarzystwo za nim leci. Cała drużyna A. Drużyna pierścienia. Zbieram to złoto. Kwasem jestem odporny. O, jest leczący. Ziom. 7. Proszę na mnie. Oblej się tu ze mną. Oblany jest. Leczy mnie teraz? Chyba tak. Lecz mnie. Tak! W końcu. O mój Boże. Udało się. Ja go po prostu źle oblałem wtedy. On musi się zatopić w tym. Uhu, moi drodzy. Jesteśmy w domu. Dobrze. Feromony działają jak trzeba. Okej. Okay. Potwierdzone info na chwilę obecną. Na tę wersję gry. Jesteśmy w stanie mieć kolegę, który nas tutaj leczy. Gorzej, że on teraz za nami będzie leciał, więc cokolwiek tu będzie niebezpieczne, to będzie nas chciał tutaj ubić. Szkoda, że nie można na przykład gościa jakoś, nie wiem, jakieś elementy, wiecie co, dobrze było mieć jakieś elementy budujące. Czyli jakoś zbudować, zabudować go, żeby go zabezpieczyć, tak? Po prostu jakoś tak wymyślić, jakoś takie jakieś przejście, zamknięcie. Zamknąć go w tym miejscu, żeby on mógł tylko i wyłącznie być bezpieczny od naszych ataków, od ataków też przeciwnika. Na tyle być bezpieczny, żeby nic go nie zabiło. On musi tu z nami zostać, przynajmniej jak najdłużej. Zobaczcie, jakie to jest piękne. Feromonik działa na niego cudownie. Można by teraz na przykład, wiecie co, oblać inną cieczą, co spowoduje, że zmyje z niego feromony. Super, wyleczyłeś mnie, tylko nie wejdź w kwas. Wiecie co, wymyję go z tych feromonów za chwilę. Masz, wymyję cię z feromonów. Nie mogę cię wymyć, wiecie co, musisz chyba rzeczywiście... Chodź, tu się wykąpiesz ze mną. No chodź, wykąp się. Wykąp się i zrzuć z siebie feromony, to jest dobry sposób. Tak, on musi się wykąpać z feromonów. Teraz. Żeby nie był, żeby za mną nie ganiał po prostu. Może jak będzie się ruszał, też będzie z niego zrzucało się. Dobra, okej, idziemy od niego. Bo to jest niebezpieczne, jak on będzie za mną chodził. No, chodzi za mną cały czas. Nie mam wody, muszę wodę sobie też skombinować mimo wszystko. Dobra, zawiesiłeś się, bardzo dobrze, zostań tam. Ja się muszę zająć kolegami twoimi. O! Dobra, muszę przejść tędy. Kościół, nie idź za mną! Typie! Nie chcę się jakoś z tego feromonu zrzucić kompletnie. A zaraz będzie kolega, albo jakiś ogień. O, właśnie zaraz go spali i koniec. Wszedł tu do mnie. Będzie mnie cały czas leczył, nie? To jest plus, ale... Wolałbym, żebyś, wiecie co, ja go pójdę... O, właśnie, chodź. Chodź. Nie, nie, nie! Nie, nie płoń! Idioto! Masz, zleję cię wodą. Nie mam wody! O nie, on zginie. Wyleczył mnie. Dobra, żyjesz. Huh. Czekaj, bo tu jest koleś. On zginął już, dobra. Może w taki sposób nie przejdzie za mną. Dobra, może go zgubię. Nie wiem, czy będzie zawsze za mną leciał. Da się go zgubić? Zobaczymy. O, ile kolegów! Ale jesteśmy teraz, wiecie, full HP, więc elo. Dobra, trochę jeszcze krwi. Dobrze. Nie, no leci za mną dalej. Nie strzelaj w niego! Nieee, zostaw mojego kolegę. Lecz mnie, bo ja nie mam wody, nie mam tego, o nie. Ja pitole, nie mam... Wiecie, co jest najgorsze? Nie mam żadnej cieczy, którą mogę się wykąpać. O ja, najgorzej. Dobra, on będzie mnie leczył. Już mnie nie leczy. Teraz, kiedy jest pan potrzebny, mi jest leczenie, to przestał teraz... Teraz się wykąpałeś z feromonów? Gościu? Co za typ? Co ja sobie nabrałem w ogóle w to? Co to jest w ogóle? Oil, blood, water flask. O matko, nie no, ja chcę to wylać. No dobra, widzicie, sami sobie zrobi... A tak, żeby taki kuku zrobił, nie mając nic. Ale on, dobra, on żyje sobie. O nie! To znowu wy. Gościu, nie wchodź mi pod ogień, przecież ja cię zaraz sponiewieram. Nie wchodź mi pod strzały. Oni są samobójcy. Wreszcie jakaś wędka. O matko, tyle czasu. Tyle czasu szukałem wędki. On cały czas za mną łazi. Dobra, skoro za mną łazisz, to chodź. Chodź jak za mną łazisz, chodź. Staniesz obok mnie i tutaj zrobimy sobie małą kałużę miłości. Chodź, kałużę miłości zrobimy. Gościu!
Kałuże miłości zrobiłem, proszę do mnie przyjść. Chodź do kałuży miłości, chodź. Usiądź tu. Usiądź w tej kałuży miłości. Nie wal na mnie swoim propelerem. Chodź do mnie. Chodź do kałuży miłości. Dobrze. Świetnie. Dobra, okej. Okay. Regenerujemy zdrowie. Dobra, to jest motyw. To jest motyw, ale jakby... Wiecie co? Czyli z takimi rzeczami, z takimi ziomkami trzeba mieć dwie kałuże. Pierwsza kałuża to kałuża feromonów, żeby on się zanurzył w kałuży, bo nie można go oblać, z tego co widzę. Druga kałuża to musi być kałuża z wody, żeby on mógł przestać za mną łazić, ale on, z tego co widzę, bez względu na wszystko i tak za mną będzie łaził. Głupi jest trochę, ale co poradzić, no. Nie wszyscy, prawda, inteligencją będą... Dobra, zróbmy to, boom. Przecież gość zaraz jak zamrzycie uzna, dobra, to jest fajnie, ja tutaj chcę przyjść i... I wiecie, i zaraz będzie chciał do mnie tutaj dołączyć. Dobra, gościu. Zostań tam. Zostań tam. Nie przychodź. O, dobrze, zasypię go śnieg. Idealnie. Świetnie. Super. I mamy... co to? Dormant Crystal that explodes when caught in another explosion. A, to można taki chain reaction robić. Czy ja zostawiłem tamtą wędkę? Ja przez to wszystko zostawiłem tamtą wędkę. Patrzcie, tak się zamyśliłem. Zostawiłem wędkę, która miała przecież rozpierdziel. I miała, o Jezu, nie rozpierdziel, tylko ona tam miała, to był shuffle, no, o matko, trzeba będzie ją znaleźć. Bo tam były też niezbyt potężne a la firebole, których tak nie będę używał prawdopodobnie. No ale wiecie, nie chciałem mieć tej wędki. Ona ma tylko dobry mana maxi, mana recharge, to jest wszystko super, ale... Recharge jest niski ogólnie, chodzi mi o mana charging speed, o, to miał. To jest nawet okej. Biorąc, że Richard jest niski, ale cast delay jest większy. Można by to wziąć za to. Jest w porządku moim zdaniem, nawet lepszy. Dobra, spellcast, tylko shuffle jest, 10 miejsc, niech będzie. Nie jest to oczywiście coś, czego bardzo pożądam. Nie jest to wędka moich marzeń. Ale mimo wszystko jest to opcja ciekawa. Dobra, tu mamy znowu koniec biomu, czy będziemy musieli połazić trochę tutaj. Tu chyba ktoś wziął wędkę? Oddawaj wędkę. Nie wiem, co to jest za wędka, ale zaraz zobaczymy, co to jest za wędka. Tu jakiś śnieg się... Śnieg tu pada. O! To jest ten Dormant Crystal. O nie, czy to znowu jest wędka z Dormant Crystalami? Tak. Ale! Ta wędka ma już coś, co nas interesuje. Fire Trail nie, chociaż Fire Trail też jest spoko. Ale jest Reduce Spread. Mamy też Chaotic Path, to może być śmieszne. O Jezu, wyobraźcie sobie Luminous Drill z Chaotic Pathem. O, to może być śmieszne. Możemy zrobić test. Nie wiem, co to da, ale zaraz zobaczymy, co z tego wyjdzie i weźmiemy sobie oczywiście Reduce Spread zamiast tego, bo to tak tylko na test wziąłem. Dobra, mam też Fire Trail, wydaje mi się... Follows the project, nie wiem, czy lepiej jest Fire Trail, Fire Particles, czy jednak zrobić Burning Trail, a może jedno i drugie, jak zdobędziemy odporność na ogień. No, tak sobie dalej na przyszłość eksperymentuję i na przyszłość sobie tak trochę tutaj wymyślam. I sobie próbuję wymyślać jakieś opcje. Sea of Water też można się pozbyć, bo to raczej nie będzie nam, chociaż, wiecie co, Sea of Water, nie widzę tu żadnej wody. Zrobimy taką akcję za chwilę, czekajcie, bo tutaj mamy co, tego już nie potrzebuję, ale chcę zobaczyć, co z tego wyjdzie. Zobaczmy. Nic. Jak widzicie, to jest nic. Tak? Tak. To do tego nie za bardzo, ale do tego może być całkiem ciekawe. Dołączyć. Znaczy, że będą mega chaotyczne. Spójrzcie, jeszcze większy chaos przy strzelaniu. Co może być ciekawym efektem, tak? Tak, to może być ciekawy efekt, chętnie go przetestujemy. Dobra, wracam do wędka. Statystycznie jak wygląda wędka? Czy ona nie jest... Patrzę. No ta jest lepsza statystycznie, chociaż no wiadomo, tutaj ma 42 teoretycznie. Tu ma jest, no wszystkie mają jest. Dobra, jednak wolę taką. Okej. Okay. Sea of Water, tak? Za chwilę przetestujemy Sea of Water. Wybuchło, bardzo dobrze, idziemy naokoło. Ja bym wolał rzeczywiście sobie zrobić jakąś flaszkę z wodą. Tutaj mogę też to niszczyć w ten sposób, przecież nie, to nie działa aż tak dobrze. Jakiś drill by się przydał tak czy siak, gdzieś, może, kiedyś, w przyszłości. Dobra, budujemy całkiem ciekawą postać, mimo wszystko. Wow, gościu! Weź! O, jeszcze jeden! Świetnie, tu jest ich... Tu było ich dużo. Okej, patrzcie, jest ich tu sporo. Tutaj na szczęście kwas, ale... O nie, kwas! To będzie mi tych kolegów zabijało. Dobra, tu szybko zniszczyłem wszystko, co trzeba.
Oni się nawzajem... Dobra, oni się nawzajem będą leczyć, to jest świetne. Leczcie się nawzajem. Chodź, gościu, w ogóle... Chodź się tu utop. O, wejdź, tak, wejdź, wejdź tutaj, tak. Nie giń. Dobra, nawzajem będą się leczyć, to jest spoko. Tam niech się zabiją troszkę. Będą latać za blisko mnie, to też jest niebezpiecznie, tak? Bo oni się mogą zabić. O, kolejna wędeczka, świetnie. Nie było wędek, nagle wędek jest mnóstwo. Co to jest? Jakie to ma dobre... O kurczę, mana charging speed jest tragiczny. Plusem jedynie było to, że... Będzie, że nie zabiję tego drugiego. Kurczę, no plusem jedynie było to, że w tej wędce, że kurczę... Jedynym plusidłem tego jest to, że... Mamy tutaj... Cast delay 12, liczaj tam 18. Są świetne statystyki. Dużo mana max, ale mana charging speed jest tragiczny. Nawet nie chcę tego zamieć, bo to jest 3 razy większy. No może. No, słabo by się ładowała ta wędka. Tak myślę. Nie wiem, co tam jest, więc na razie tak delikatnie próbuję to eksplorować. Oni nie powinni być za mną zainteresowani. Na szczęście nie mają żadnego tutaj. Wow! Tam proszę bardzo, siedzi jakiś snajpęk. Już go nie ma, dobra. Gościu, nie leć za mną. Ewidentnie lubią łazić za różnymi postaciami. Niech sobie łażą, ale z daleka ode mnie. Uciekam od nich, może stracę zainteresowanie, jak daleko odejdę. O ty! Dobrze, że nie mam mam odporność na kwas, bo bym był zły, że mnie w kwas zrzuciłeś. O! Kolegowie! No i leci, kurde, no leczący. Dobra, do widzenia. Czy jeszcze ktoś żyje tu z towarzystwa? Jeszcze żyją z towarzystwa. Wzajemnej adoracji. Wow. Dobra, gościu. Oj, tu jest niebezpiecznie. Tu jest niebezpiecznie, ja tu stąd odlatuję. Jak ty zginiesz, to jest twoja wina, że zginąłeś. Ja cię uprzedzałem. Nie leć za mną. Nic do ciebie nie czuję. O ty. Dobra, tam jest jakieś jajko. Może by kolegów też przywołało. Często tak działa to. Dobra, tam też są kolegowie. O, jest wędeczka, ale dlaczego ona jest taka zrzucona? Być może ktoś wypuścił. Zginął i wypuścił. A może ja wypuściłem? Może to z wędka, kto rozna mnie? No nie byłem tutaj. O! Z triggerami, ale nie wiem, jakie są statystyki jeszcze. Na razie za mną lata tylko i wyłącznie pomocnik. Dobra, już gości nie ma. Znaczy, że ja to zrobię, po prostu przejście. Oj. Od tylca chciałeś, tak? Chciałeś mnie zaś tutaj z tej strony, że ja niby nie będę widział. Co my tu mamy? Zobaczmy, jakie są staty tej wędki. Cast delay jest zerowy. Richard tam 30. No, Richard Time jest większy. Tu troszkę gorzej. Tu troszkę. Ale statystyki są bardzo ładne. Powiedziałbym nawet, że wziąłbym ją zamiast tego. Bo patrzę na statystyki. 520-147. Wszystko ładnie. Wiecie co? Nawet ten Richard by mógł być troszkę większy. Cast jest zerowy, ale jaki ładny. Wiecie co? Ja bym zaryzykował jednak. Zrobimy taki manewr w takim wypadku. Zbędziemy się tego tałataństwa. Gościu, ty mnie tutaj nie triggeruj, bo ja nie wiem, czy tutaj jakiś przeciwnik idzie na mnie, czy co się dzieje. Na razie zrobimy małą zmianę. Tak, i wrócimy do tej wędki. I zobaczymy. Zobaczymy jak to, bo to będzie szybciej też ładować się. Zobaczymy, czy ta wędka nie będzie teraz lepsza. Sprawdźmy, tylko w jakimś takim kontrolowanym środowisku. No, on mi się po prostu nawet pod strzały bija. O, jest taki... Jest takie bardziej piu-piu-piu, ale zobaczcie, że dzięki temu, że jest takie piu-piu-piu, mogę strzelać w nieskończoność. Moim zdaniem to lepsze niż... znaczy nie, no też... Oj. Ty, bo cię trafię, no. To jest lepsze do strzelania mimo wszystko, chociaż nie ma takiego ciągu, tak? Widać, że ten Richard zrobił różnicę. Delikatną, ale no... Akceptowalną według mnie, akceptowalną. Wow, co tam było na dole, że wybuchło? Nie mam pojęcia. Coś wybuchło. Tu też jest kolejny koleś, który już nie jest. Tu jest koleś, który już nie jest. Dobra. A gość cały czas ze mną łazi. Lubi mnie, no. Oni ogólnie są towarzyscy. On myśli, że jak będzie obok mnie latał, to będzie leczył kolegów, żeby mnie zabili. A to nie jest takie proste. Widzicie, to też, no bo tak, gdyby tutaj jeszcze ktoś chciał podejść. No wolniej, tak? Wolniej to penetruje, ale dzięki temu naprawdę, zobaczcie, nie mam problemu z tym, żeby... Uważaj tutaj, gościu. Ty no. No i jakbym go teraz zabił, to on wpadł w ten olej i teraz będzie płonął jak skubaniec, no. A ty mi się na przyszłość przydasz, typie. Dobra, poszło.
Chyba gościa tam nie było, więc nie został sponiewierany. Całkiem ładnie żeśmy oczyścili, moi drodzy, dzisiaj Hissy Base. To mi się podoba, to oczyszczonko. Poszło całkiem ładnie. W to nie wejść. Dobra. Zostawił mnie też leczący. O, jest drugi. A. Znalazłeś sobie nowych kolegów, tak? Spoko, spoko. Całkiem radzi sobie. I to jest właśnie nagroda za to, że mu ty mu pomagasz, a on ci strzela w plecy, no. I co? I było trzeba. A mówiłem, uważaj, to nie są koledzy. To nie są mili koledzy. Oni są bardzo... Oni są bardzo selfish. Oni są... Kurcze... Patrzą tylko na koniec swojej wędki, na koniec swojego gnata. Kurcze, wbijają ci nóż w plecy, jak nie patrzysz. Tak to właśnie jest. No troszkę Richard by się przydał, prawda? Ale na razie jakby... Szukamy dobrych dodatków do wędki na razie, tak? To ja staram się stuprocentować Hissy Base. Żeby dokładnie zbadać wszystkie jej sekrety, znaleźć wszystkie rzeczy, które trzeba znaleźć. Mhm, 33 obrażenia, to całkiem dużo. Też nie robi to takich obrażeń, jakie mogłoby robić, jakie robiło wcześniej, prawda? Zobaczcie, bo przez to, że mam... Jest Richard wolniejszy, nie? Więc... Robimy tak. Dobra. Jak ucieka skubany. Różnica jest spora, prawda? Ale myślę, że... O Jezus Maria. Nadrobimy to. Dobra, na szczęście głównie spadł smar na mnie tylko, a nie ogień. Już się wykąpiemy. Dobra, poszło. Nie będę brał złota z nich. Wyjątkowo, nie rzucę się na grudkę złota. Tu jest przejście, więc też odkrywamy. Dobra, tu jest wszystko. Muszę też... Aha, miałem Sea of Water gdzieś odwalić, nie? Wydaje mi się, że to jest dobre miejsce na to, żeby uwalnąć Sea of Water dla testu. Tak jest, trójeczka i pyk. O panie! Sea of Water to robi... No, no to się tak w okolicy całe tutaj rozprzestrzenia. I teraz tak. Idziemy sobie na mój emergency... Wow, uważać muszę. To jest mój emergency... Wylejemy to wszystko w cholerę. Ma być pusto. A ja tylko tego, co potrzebuję, to to, żeby napełnić się tutaj wodą. Mieć cały tutaj baniaczek wody na wszelki wypadek, bo zapominam to już od długiego czasu robić. Będę się dusił tutaj, prawda? Ale oni też. O, coś otworzyłem tam. Tam musiała być jakaś skrzynka. Zaraz zobaczymy, co tam jest. Piu, 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 piu. Złoto! Dobra, idę po to złoto oczywiście. Oj, oj, a całe złoto, które tu było, chyba szlak trafił. A szkoda. Tu też było trochę złota, ale mamy 5900, jest okej. Wow! Czy ten śnieg się zakolorował? Zobacz, ten śnieg ma jakiś kolor. Śnieg zakolorował się chyba na kwas, nie wiem, jakoś tak. Uhu, fajny efekt. Nie widziałem nigdy kolorowego śniegu. Pamiętajcie, nigdy nie jeść żółtego śniegu. To my zawsze też powtarzali wszyscy. Mama mi powtarzała, nie jedz nigdy żółtego śniegu. A ten jest zielony, zielony można jeść? Zielony to nie żółty. Choć ja to w te kolory to nie umiem, nie? Podobno. Także tu jest piu, 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 ale no jest troszkę gorszym piu, piu, ale ja zostaję z tym i tak. Ja tu znajdę odpowiednie rzeczy, które zwiększą. No Ryszarda muszę znaleźć w opcjach jakiś. O, o, o! Dobra. Muszę znaleźć po prostu Ryszarda. Czyli innymi słowy, recharge, tak? Jakiś bonus na recharge i damy radę. Dobra, idę pozwiedzać jeszcze troszkę. No i tak na spokojnie. Wiecie co? Tak sobie myślę. Luminous Drill zmniejsza recharge time o 0,17, prawda? Może jednak dodanie... O nie, znowu ten idzie. Dodanie więcej Ryszardów będzie zmniejszało cały czas ten recharge time w takim wypadku. Moglibyśmy porozmawiać. Tak, mógłbym zrobić kałużę miłości. O, w ogóle... A, bo tutaj jest ta kałuża miłości, gdzie ja go zatrzymam. No tak, ja go tu zatrzymam w tej kałuży miłości wtedy. Dobrze. Kałuża miłości obok miejsca, które jak eksploduje, to w ogóle go wywali w kosmos, ale okej. Dobrze, chodź. Okej, możesz mnie trochę podleczyć. Ale tak się zastanawiam, rzeczywiście w takim wypadku... Ale zamocz dupę. Moczymy dupkę tu. Proszę usiąść i umoczyć dupkę. No moż dupkę. Nie skacz, co ty robisz w ogóle? No to co gość? Dupkę zmocz. Chodź. Chodź, moczymy dupki. Nie wyczymie. No idziesz? Idziesz? Moczysz dupkę? Nie. Nie chcesz moczyć dupki? Teraz moczysz dupkę? W złym miejscu jest to moczenie dupki. Muszę gdzieś zrobić mu lepszy dołek. Zobaczmy, jak to teraz strzela. Moi drodzy, to jest właśnie to. To jest to, ale bardzo mocno zobaczcie, jak wysrywa mi ten.
Tak, teoretycznie z Richardem mamy załatwioną sprawę, prawda? Już jest okej. Okay. Ale zobaczcie, no jest konkretna syrywa czyszcząca. Ale ładnie się szybko ładuje, ale teraz... No teraz tylko wyłączyć zużywanie many i jest super. Mana spadek i jest elo. Bo zobaczcie, co tu można robić teraz. Aha! Czy to w śnie? To bo to jest dalej śnieg. To jest dobre, bo mogę teraz przejść. Gorzej jak się zakopię, nie? Dobra. Gościa można tu zostawić. Czy wiecie, bo jak się wtedy śnieg tutaj zakopał, śnieg tutaj się skopał, to było super, bo on nie mógł przejść. Więc to było super, że on tam był. On w miarę jest tu zablokowany. Może trzeba go rzeczywiście w jakąś jamę po prostu wrzucać i tyle. I teraz, mimo wszystko, że jest fajnie z tym strzałem, bo teraz mam konkretną syrywę i koniec, ale no mega czerpię to manę, tak? No bo jednak jakieś minimum recharge'u powinno być. Ale dzięki temu też bardzo ładnie tutaj mamy, o proszę bardzo. Bardzo ładnie możemy sobie też tutaj otwierać przejścia, także to jest super. Powiem wam tylko, że ten Luminous Drill to jest teraz świetna rzecz nawet na bossów moim zdaniem, tak? Ja tu nawet sobie sam będę klikał, żeby tylko postrzelać leciutko. Tego naciskam jeden raz klawisz myszki, tak? Na strzał i to już jest rozpieprz. Także będzie można to dozować w taki sposób na razie. Wow! A ty jak mnie tutaj zdziałał? Zdziałał? Dziabał. O nie, to był leczący! No tak właśnie, jak człowiek się tu gdzieś za bardzo miotnie. Niebezpiecznie. Ale można ich zabijać po prostu zza ściany. O, dobra. Co tu mamy? Chyba... Dużo hajsu. Takiego malutkiego hajsu. Co dało mi 6200. Wiemy oczywiście, gdzie jest komnata. Tajemnic. W tej komnacie tajemnic moglibyśmy też zebrać trochę złota. No, znamy dość sekrety tego miejsca, także... No, zapowiada się na to, że Jelon, nasz... O! A, weszliśmy do dobra, do wejścia, jasne. Że nasz tutaj Hollow Knight pożyje trochę w tej grze. I może podkrywamy rzeczywiście kolejne nowe rzeczy, bo zapowiada się naprawdę dobrze. Ja myślę, że spokojnie mógłbym teraz wrócić na piramidę i na piramidzie poszukać. Czy nie dość, że zabić bossa, może coś fajnego, no coś, moim zdaniem moglibyśmy rzucić się na bossa piramidy. Co wy na to? To jest jakaś opcja. Patrzę, że mam 44 minuty nagrania, to mógłbym szybciutko wrócić, moim zdaniem, i pójść na piramidę w tym momencie. O, to jest ta moja wędka z fireballami, ale biorąc pod uwagę, co ja mam teraz, fireballe mi są niepotrzebne. Kompletnie. Jestem ciekaw, gdybym dał Gunpowder Arc pomiędzy tymi rzeczami. Wiecie co? A zróbmy jakiś teścik. Pobawmy się trochę tą formą. O kurde! Hu, 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 hu. Wiecie, że Gunpowder jest dla nas idealny, ponieważ my jesteśmy odporni na wybuchy z Gunpowdera. Trzeba tak zrobić tak. Gdy wszystko będzie na mnie spadać, jest blok. Gunpowder jest idealny pod Explosion Immunity. Więc teraz dodałem do swoich strzałów jeszcze deszcz. Deszcz tych gunpowderu, więc to jest spoko. To jest kolejna rzecz, która może być fajna do pomyślenia, do obczajenia. Może też na przykład double spell dać? To bez sensu, double spell to. A, tu w ogóle gościu sobie latał. Patrzcie. W ogóle zauważyłem go dosłownie przez przypadek. No sobie to po prostu latał obok mnie, gdyby nigdy nic. Także gunpowder można dorzucić i już jest rozpierdziel. Tak samo jak mogę dorzucić oczywiście ten gunpowder do mojej zabawki. Do zabawki numer... Do wędki numer 1 też mogę gunpowder tutaj dorzucić, tak? Tu też on może być. Tu jest shuffle, jest, więc spoko. Takie coś i... Dobra, zapłonąłem. Zapłonąłem, dobra. Czyli to jednak powoduje jeszcze jakieś efekty ogniste ewentualnie czasami. Ale no, można. O, jakbym miał fire immunity, to już po prostu jest szaleństwo. A zobaczmy, jak w ogóle działa Toxic Mist. Tak, żeby sprawdzić, jak to śmiga. Aha. No teoretycznie może po prostu powodować, że jak przeciwnik to wejdzie, to będzie po prostu zatruty i będzie dostawał obrażenia. To też, moim zdaniem, jakaś tam... Wezmę sobie też to. Nie tędy. Jakiś jest to sposób na to, żeby trochę wykańczać przeciwników, nie? A ja tymczasem co robię? Szybki powrót do piramidy. A co? Nawet dzisiaj. O, proszę bardzo, idę sobie po Snowy Depths, także jeszcze tutaj badam nowe rzeczy. O, tutaj ciekawie się nie doczytało coś. Tu są trzy wędki. Trzy wędki. Mogą być jakieś fajne rzeczy. Jak nie dojdę dzisiaj do piramidy, to będę do niej szedł oczywiście w następnym odcinku. Przepraszam bardzo.
Nagrywam z samego rana też dla mnie. Taki bardziej mam głos, trochę chrypka. O! No fajne są te rzeczy jak Triple Gate Bolt, tak? To potrafi zrobić naprawdę potężną strefę. Moglibyśmy wziąć Triplicate Bolta tylko i wyłącznie dla posiadania tego rodzaju strzał, bo może na przyszłość coś tam się do tego przyda. To mamy też Downwards Bundle, to gdyby do tego też podpiąć, byłoby piękne. Na razie tyle. Mam za sobą teleportującą? Mam. Mam za sobą też anihilującą. Cokolwiek tam żyło, to już nie żyje, tak? Recharging. Ja wiem, że długi recharging. No muszę coś z tym wymyślić. Dlatego w ogóle też myślałem, żeby... Gin! Ty nie jesteś bezpieczny. Żeby też coś zrobić takiego tutaj. Żeby... Wow. Wybuchło. zrobić coś takiego tutaj też jeszcze, żeby trochę spowolnić. Dać jakiś recharge. Mamy minus 17, mamy minus 34. Patrzcie, 0,01 sekundy na minusie. Coś, gdyby delikatnie zwiększyło mi... Nie cast delay, ale może coś delikatnie zwiększyło mi recharge, byłoby mega. W ogóle to zobaczcie, to reduce spread. Do tego, reduce spread, albo do tego reduce spread, też jest piękny. O, tam chyba nadal widziałem jakiegoś robaka, muszę uważać. Chyba nie dojdę dzisiaj. To tu reduce spread byłoby ciekawe, chociaż tutaj mamy szalone rzeczy. Ojoj, to jest kolejny robal, po prostu. Gościu, ale teraz dostajesz konkretne ustrywę, jak cię to będę tutaj dobijał. Tak, tylko ta syrywa, widzicie, jest recharge'owana mocno, także on nie dostaje do potężnych obrażeń. Czy duży Ryszard jest? No, mam ujeżdżać robaka? To już jest drugi robak. Tych robaków nagle okazuje się, że jest bardzo dużo. Dobra, a i za niego nie ma żadnego bonusu dużego, oprócz tego, że satysfakcja i... Z innego chyba robaka, z większego robaka, nawet... Nie dotknął mnie. A, wypadają jednak! Proszę bardzo, jest HP up za zabicie robaka. Haha! Pięknie. No gdyby teraz się zwiększyć damage, gdybym nie musiał przeładowywać, to byłoby cudnie. Ale mówię, ta postać, ten build może być naprawdę koksiarski, zupełnie inny. Pod kwas robiony i pod... O, jest nuke. Pod kwas robiony i pod piu-piu. Fireworki, slime mist, bombi, glitter bomb, ale przede wszystkim mamy nuke, na którego jesteśmy odporni. A, jeszcze sniping wtedy spada, dobra, już spadł na głowę. O, o! Dobra, moi drodzy, to może być... Zamienienie w owieczkę. Dalej można arcy zlamić w tej grze. Wystarczy zmienić się w owieczkę, coś nas zabije i 5 sekund nie ma nas. To nie można powiedzieć, że to jest build, że to jest rozgrywka, która spowoduje, że już wygrałem grę i już jest nudno. Nie, ja dalej mogę arcy zlamić. Szczególnie z moimi zdolnościami do takich rzeczy. Więc tak jakby badam teren, tak? O, proszę bardzo. Nos do wędki wyszedł. O ty, dziadu. I mamy tutaj jajeczka. Patrzę na statystyki tej wędki. Na razie patrzę na przeciwnika. A, prawie mnie trafił. To na górze jest? Nie badałem też tego Snowy. A to w ogóle muszę też pójść na lewo w tym biomie, bo tam jest też HP up. I orb. Statystycznie ta wędka jest lepsza niż to nawet. Więc wychodzi na to, że moglibyśmy ją podmyć, ale to są tak niewielkie różnice, że nie. Szkoda mi czasu. Znaczy ja ją zrobię, wrzucę i... O, że już ją obadałem, prawda? O, ziomki. O, nie ma ziomków. Mam nadzieję, że go trafiłem jakieś tutaj jeszcze w pozostałości po robaku. No, 53 minuty mam na koncie, czyli rzeczywiście dzisiaj nie dojdę do wieży. Przepraszam, do czego? O! Bo cały czas jeszcze kapie niebezpieczna rzecz. Nie dojdę dzisiaj do... nie mają szans. Nie dojdę dzisiaj do piramidy i nie powalczymy z bossem, ale obiecuję powalczyć z bossem już w następnym odcinku. Jest też HP up! Jak pięknie, 560, bardzo ładnie. Co my tu mamy? Zobaczmy to. Tragiczne. Patrzę tylko na rzeczy, które to ma. Ma Flying Downwards, Mana Charging. Kurczę, no nie. No nie powala mnie ta wędka w żaden sposób. Dobrze, moi drodzy. To byłoby chyba na tyle. Jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco. Serdecznie dzięki za kolejne spotkanie w Noicie. Takie niespotykane, ale no wciągnąłem się znowu. Bo w końcu podoba mi się ta postać. Podoba mi się to, jaki build robimy. Podoba mi się to, że będziemy mogli eksperymentować nią już niebawem. To byłoby na tyle, więc trzymajcie się. Wielka piona i do zobaczyska. Cześć. Złota daj wiedźmi swojej, ze skrzyni wytrząśnij, ze skrzyni wytrząśnij. Złota daj wiedźmie swojej, niech padną zazdrości.